Anna Seniuk to jedna z najbardziej lubianych polskich aktorek starszego pokolenia. Debiutowała rolą Irmy w wariatce z H.I.L.O.T. J. Girał do Uks w starym teatrze Im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie. Szybko dostała propozycję pracy w Warszawie i grała w teatrze Ateneum. Reżyserzy obsadzali ją chętnie w swoich filmach, bo wiedzieli, że obecność powabnej blondynki przyciągnie widzów. Zagrała w zacnych grzechach, lalce, czarnych chmurach. Stawce większej niż życie. Ogromną popularność przyniosła jej rola Magdy Karwowskiej w jednym z najpopularniejszych polskich seriali telewizyjnych – czterdziestolatku Jerzego Gruzy. Anna Seniuk właśnie w związku z czterdziestolatkiem pokazała się ostatnio publicznie. Aktorka przybyła na premierę Musicalu, napisanego na podstawie kultowego serialu. Towarzyszyła jej Mirela Olczyk. Kurkowska, która przed laty wcielała się w Jagodę. Córkę Magdy i jej męża inżyniera Stefana Karwowskiego. Co rzucało się w oczy, Anna Seniuk pojawiła się na czerwonym dywanie z ręką na temblaku. Aktorka zapewne uległa jakiejś kontuzji, jednak dobry humor nie opuszczał jej i chętnie pozowała do zdjęć. Na studiach kochali się w niej wszyscy koledzy. Jej uroda już wtedy została doceniona. Anna Seniuk miała okazję być modelką w kultowym przekroju. Jednym z jej adoratorów był Zbigniew Cybulski. Tak bardzo mu się spodobała, że nie mógł oderwać od niej wzroku. Kiedy przyleciała do Paryża, a on odbierał ją z lotniska, zaproponował nawet wspólną randkę, ale aktorka na nią przyszła. Gdybym tylko zechciała, mogłabym zostać kochanką Zbyszka, stwierdziła pół wieku później w programie Kuba Wojewódzki. Była cudem najpowabniejszym i bardziej od innych dziewcząt. Wspominał w jednym ze swych felietonów opublikowanych w zbiorze mężczyzna po latach Jan Nowicki, który studiował z Anną na jednym roku. Nie przeczę. Byłam atrakcyjną dziewczyną. Do tej pory podchodzą do mnie na ulicy obcy mężczyźni i mówią, że kiedyś się we mnie kochali, żartuje Anna Seniuk. Zobacz też, Anna Seniuk wróci do byłego męża. Anna Seniuk zaskoczona prośbą męża. Nie są razem od wielu lat. Córka szuka domu. W którym zamieszka Zanną Seniuk. Co na to aktorka?